Co się działo z walutami na początku roku? No właśnie, błąd, jeśli chodzi o internet. Czy rzeczywiście po prostu taka sytuacja może mieć miejsce w przyszłości? Taki skokowy wzrost jednej waluty, nie drugiej. Dzisiaj komentarz do całej tej sprawy, bo wiele osób pytało się mnie właśnie, co na ten temat sądzę. To też po prostu jest tutaj ciekawe w kontekście różnej wizji przepowiedni, które mówią na temat kryzysu finansowego, ekonomicznego, który będzie mieć miejsce w 2024 roku, osłabienia walut, tak? To, co na przykład zapowiadał Jasnowic Jackowski. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat no, sytuacji szalejącej na początku roku, jeśli chodzi o waluty, kurs walut potem się ostatecznie okazało, że to był błąd internetowy, tak, praktycznie jeśli chodzi o podanie tego kursu, tego kursu waluty, no tutaj wiele osób się martwiło, tak, no bo niektóre waluty wyszczeliły, zotówka mocno traciła na wartości itd. i tak dalej i było coś po prostu szokującego, że to się wydarzyło w tak krótkim odstępie czasu, tak. No oczywiście pozostało to podane po prostu, że to był błąd i tak dalej tam techniczny. Ja bym powiedział w ten sposób, na przykład ja nie słyszałem w ogóle takiej interpretacji czy tutaj nie mieliśmy do czynienia swego rodzaju po prostu jakimś atakiem hakerskim, tak? Natomiast tak, no szczęście w nieszczęściu, że to miało miejsce praktycznie w dzień wolny od pracy, a więc tutaj wiele osób no nie podjęło jakichś ryzykownych decyzji, no ale co to by było, gdyby na przykład taka sytuacja miała miejsce na, na tygodniu, w środku na przykład tygodnia i ludzie w panice, jeśli chodzi o swoje oszczędności na przykład, tak? E, czy jeśli chodzi o stratę wartości, czy na przykład niektórzy właśnie na zysku poleciliby do kantoru wymienili pieniądze, czy wymieniali po prostu pieniądze przez internet, czy by na przykład swoje oszczędności ruszali, i tak dalej. Więc no, rzeczywiście sytuacja po prostu dziwna. Tym bardziej, że nigdy dotychczas taka sytuacja się nie zdarzyła. Tym bardziej, jeśli chodzi o tak wiarygodne praktycznie źródło, tak? No nie, nie będę już tutaj podawał jakieś źródło, ale wszyscy praktycznie chyba wiemy o jakie chodzi. O jakie chodzi. No więc pojawiają się też różne teorie, nawet teorie spiskowe, czy to nie była próba sprawdzenia nas, tak? Że takie po prostu były wahania, jeśli chodzi o walutę, żebyśmy po prostu mogli później, żeby na przykład zobaczyć, jakie są reakcje społeczne, jak się ludzie zachowają. Tylko tak mówię, no to był dzień wolny od pracy, więc po prostu to nie była sytuacja, że nagle się wszyscy rzucą do kantoru, zaczną wymieniać pieniądze, czy na przykład po prostu przewalotowywać, tak? Czy dokonywać jakiejś operacji, jeśli chodzi o przelewy i tak dalej. Natomiast, no niewątpliwie było to dziwne, było to dziwne, że to miało miejsce na początku roku, tak? Być może to był jakiś atak hakerski, chociaż o tym się nie, nie dowiemy. No tutaj jakby całą tą sytuację, to ciekawe, po prostu sprostował e, tutaj po prostu tak przedstawiciel rządu Donalda Tuska, który mówił o tym, że to jest po prostu błąd tylko techniczny, tylko abaż, tak? Ale który może mieć po prostu gigantyczne znaczenie. Natomiast ja bym powiedział też jeszcze inaczej, no, bo mm, oczymy, oczywiście dla zwykłego Kowalskiego to też ma znaczenie, tak? No ale po prostu po prostu potem ten kurs został z, 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 miał miejsce z korekta, właściwie został podany, ale ja bym powiedział w ten sposób, tak, jakby ten kurs waluty, który tak szybowo, bardzo szybko szedł, czy to nie jest też właśnie nauczka dla nas na przyszłość w kontekście innej sytuacji. A wyobraźmy sobie, gdyby na przykład taka pojawiła się informacja, no bo tą walutę no, no ludzie mają w Polsce, tak, czy jakieś po prostu oszczędności w euro, czy w dolarach, czy w funtach i tak dalej, czy w złotówkach, no to te, tak, ale na Przykład to jest coś, co też wymaga pewnego zabiegu: pójścia do banku, tak czy zadzwonienia i tak dalej, no może też po prostu elektronicznie, ale na przykład, co by było, ja bym powiedział w ten sposób, w kontekście na przykład kwestii kursu, jeśli chodzi o walutę dotyczącą kursu na przykład za benzynę, za ropę. Że na przykład na rynkach nagle ropa idzie o 1000% do góry no i wszyscy eksperci piszą, czy na Twitterach się pojawiają informacje, że jak tak idzie do góry, to należy się spodziewać, że już jutro po prostu będą podwyżki, no a wiadomo, że ropa, ropa czy benzyna po prostu jest kupowana w kontraktach, tak, to, to że nie, to nie jest tak, że kupują w poniedziałek, a sprzedają we wtorek, no ale na przykład sam fakt, tak, no przecież na pewno nawet ja jakbym słyszał, chociaż ja nie mam samochodu, ale jakbym słyszał po prostu, że na przykład benzyna idzie, tak, na rynkach światowych o 1000%, to mając samochód pojechałbym na stację benzynową zatankować, tak, no taki po prostu jest pewna swego rodzaju właśnie pod podświad po prostu tak człowiek reaguje, tak? Chociaż nic ci nie grozi, no ale jak słyszysz, że 1000% idzie benzyna, tu cię uspakajam, ale nigdy nie wiesz po prostu, czy ta benzyna nie wzrośnie, tak? Po prostu za 3 miesiące, za miesiąc, za dwa tygodnie, czy na przykład za tydzień o 5 zł, nie wzrośnie, tak? Ja nie mówię, że o 1000% ma wzrosnąć na, na stacji benzynowej, ale nawet po prostu wzrost o kilkadziesiąt procent, to już byłby szok. Więc no, tu jest kwestia tak naprawdę sprawdzenia tutaj w kwestii społecznej, tak? Jak my reagowaliśmy. Też jest niecie ciekawy, na przykład, czy to był atak hakerski. Nawet jak pewnie, gdyby był, to my się o tym po prostu nie dowiemy, tak? No bo e, zawsze po, bo może to być podane jako po prostu błąd. Z drugiej strony, to też jest ciekawe z punktu widzenia socjologicznego, bo to obniża nasz poziom zaufania tak, czyli na przykład jakby rzeczywiście coś takiego nagłego się wydarzyło na świecie, jeśli chodzi o rynki na przykład jeśli chodzi o giełdy hmm, załóżmy tak, Kowalski ma jakieś akcje, tak po prostu, czy inwestuje na giełdzie przez jakiś na przykład dom maklerski, tak, i nagle słyszy, że wszystko idzie na czerwono, na czerwono, to on na przykład macha ręką, mówi, a może tam się giełdy po prostu pomyliły, to jest jakiś po prostu chochlik techniczny i tak dalej i to, tak czyli to też jest takie po prostu znieczulenie nasze, tak, a może za Zawsze po prostu coś szło, na przykład, nie wiem, zawsze była po prostu tutaj wzrosty na giełdzie od kilku miesięcy, nigdy nie było jakichś większych spadków i nagle gigantyczne spadki danego dnia, i wszyscy mówią, A, to może to jest kwestia przypadkowa, to jest jakiś po prostu błąd techniczny i tak dalej. Czyli takie zmylenie naszej czujności, tak? Po prostu zmylenie naszej, praktycznie uśpienie naszej czujności. Także no, to też jest ciekawe, że to wszystko miało miejsce na początku 2024 roku. To jest ciekawe, że po prostu od 1 stycznia do BRICS-u przystąpiły kolejne państwa, w tym Arabia Saudyjska i Iran. E, to jest też ciekawe, że to się pojawia w kontekście tego, że premier Netanyahu mówi w mediach publicznie, że Izrael prowadzi wojnę na siedmiu frontach, że walczy praktycznie z Libanem, Syrią, Jemenem, Zachodnim Brzegiem, Gazą, w Strefie Gazy, z Irakiem, z Iranem, tak? E, no, z Syrią, z Libanem, no to te kraje praktycznie wymieniłem, no to też należałoby po prostu interpretować w kontekście tego, co się dzieje na świecie, tak, chociaż zawsze po prostu błąd techniczny może się wydać żyć, tak, ale taki błąd dotychczas nie miał miejsca, tak, no nie miał miejsca, tak, więc no dziwnie to wszystko po prostu rzeczywiście wygląda, dziwnie po prostu, znaczy jeżeli pytacie się mnie, co ja na ten temat sądziłem i tak dalej, ja no nie chcę teraz po prostu kozaczyć i mówić, tak, ja od samego początku wiedziałem, że to jest po prostu Nieprawda, fake, że to jest jakiś błąd techniczny, natomiast tak, ja powiem tak, że ja brałem pod uwagę, że to może być prawdziwe. Natomiast ja uważałem, że to jest mało prawdopodobne z tego względu, że jakby rynki też muszą reagować po prostu nerwowo i tak dalej. Po, też po prostu jeśli chodzi o pewne zdarzenia, które by musiały nastąpić na świecie. Nie wiem, może rzeczywiście, gdyby jakaś bomba to została zrzucona, to tak poszedł kurs waluty. Ale to też jest okres, praktycznie, początek roku, rynki są trochę uśpione i tak dalej. Wydawało mi się to raczej po prostu mało prawdopodobne, tak. Musiałyby być czynniki, które mogłyby to w jakiś sposób gigantycznie wpłynąć. No nie wiem, dla mnie, na przykład, taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, gdyby nie wiem, bomba atomowa została zrzucona, tak, jakimś rejon świata i w obawie stres, i strach, strach praktycznie, żeby ta sytuacja się nie, po prostu nie powtórzyła, no to takie coś by nastąpiło, znaczy powtórzyła się w, w obawie o rynki ekonomiczne, to takie coś by nastąpiło, ale tak to mm, raczej to po prostu wydawało mi się, że to jest mało prawdopodobne, tak, natomiast hmm. na wiele osób wiadomo, że się emocjonowało, na no, Stanisław Jackowski też po prostu robił akurat audycję w tym czasie i te ten kursy po prostu szły do góry, no ale to też było nienormalne, tak? No bo jak się popatrzyło na ten kurs, praktycznie, tak? No to była tam góra dół góra dół i tak dalej, czy tam szedł do góry, i tak dalej, i nagle po prostu wzrost taka świeca, tak? No to wiadomo, że coś tutaj jest nie tak. To jest raczej po prostu mało prawdopodobne, żeby wzrost tak nastąpił. Nagle po prostu wyższał taki jak świeca. Jeżeli nawet to by nastąpiło, to musiałbym popatrzeć na, no nie jestem jakimś ekspertem, analitykiem, ale musiałby naprawdę, nie wiem, rzeczywiście tutaj jakaś bomba atomowa zrzucona na jakiś rejon świata, i tak dalej. Czy Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Chinom, ale to też po prostu nie nastąpiłoby aż tak szybko, tak? By wzrost kursu by poszedł do góry w przeciągu, nie wiem, dwóch czy też trzech dni, ale nie w ciągu jednego dnia, tym bardziej na początku roku, tak? No ale właśnie tak to też była ciekawa sytuacja, bo w tym czasie większość z nas po prostu jeszcze tutaj, no nie mówię, że mieliśmy kaca, tak, witając nowy rok, ale jeszcze po prostu byliśmy wprawieni tym szampańskim humorem z, z nocy sylwestrowej. A tutaj, praktycznie taka informacja, taka rewelacja dotycząca właśnie tego kursu, kursu, jeśli chodzi o. Walutę. Także nie, tak wygląda sytuacja. Chyba wydaje się, że to dobrze, po prostu po fakcie, że to tylko był błąd techniczny, tak? No bo nikt z nas nie chciałby takiej sytuacji. To miałoby gigantyczne przełożenie, wpływ faktycznie nasze nasze dochody, budżet. Jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do gry pod tym filmikiem. Kliknę że grze w Dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.